Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, moi drodzy. Witajcie 28 września w sobotę. Dzisiaj usłyszymy fragment z Ewangelii według świętego Łukasza. Jest to rozdział 9, wersety od 44 do 45. Posłuchajmy. Jeszua powiedział: słuchajcie bardzo uważnie, co powiem. Syn Człowieczy wkrótce będzie wydany w ręce ludzi. Ale oni nie rozumieli, co miał na myśli. Zostało to przed nimi zakryte, także nie pojęli sensu tego, a bali się go o to pytać. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi kochani, ta Ewangelia jest dzisiaj trochę taka zagadkowa. Przyznam się szczerze, że dla mnie tą zagadką jest, zacznę trochę od środka, zagadką jest to, że apostołowie nie rozumieli słów Pana Jezusa, czy uczniowie nie rozumieli słów Pana Jezusa. A szczególnie jakby no, to zdanie jest dla mnie tą zagadką. Zostało to przed nimi zakryte, także nie pojęli sensu tego. I na końcu jest, a bali się go o to pytać. Zostało to przed nimi zakryte, że nie pojęli sensu tego. Jest to dla mnie pewnym takim znakiem zapytania. Dlaczego zostało to przed nimi zakryte? Mogę tak teraz tylko sobie dywagować. Zostało to w tym momencie przed nimi zakryte. Jakby co do istoty, co do sensu, zostało to przed nimi zakryte. Ale może to miało na celu, żeby pokonać ten strach, że rzeczywiście w następnych momentach, kiedy Pan Jezus znowu będzie, bo On o tym mówił kilkakrotnie apostołom, że będzie wydany w ręce ludzi, że będzie cierpiał, może jakby sensem tego, czy celem tego zakrycia było to, żeby się pytać Pana Jezusa, żeby nie mieć tego strachu, nie czuć tego strachu, bo bali się Go o to pytać. No, nie wiedzieli jakby, co to w ogóle znaczy. Ale strach nie jest w tym momencie tutaj, tak wypływa z kontekstu tego słowa, że to nie jest jakaś chluba, że oni się go bali pytać. Jest to raczej jakaś taka kula u nogi, ten strach. Boję się, boimy się Cię pytać o to, Panie Jezu. Pan Jezus mógłby zapytać, czemu się boicie? W miłości nie ma lęku, mówi Słowo Boże. Jak ktoś kocha, to nie ma lęku. Jak mąż kocha żonę, żona męża, dzieci, rodziców i rodzice dzieci, to nikt przed nikim nie ma żadnych oporów, żeby się o coś zapytać. Zwłaszcza jak czegoś nie rozumiem. Czy tym bardziej, jeśli jest to trudne. Nie mamy oporu. Więc może ten strach jest tutaj trochę takim odkryciem tego, że uczniowie, apostołowie jeszcze nie kochali tak mocno Jezusa. Nie kochali, nie utożsamiali się z Nim całkowicie. Nie ma nigdzie przy Matce Bożej, dzisiaj sobota, przy Maryi, że ona bała się o coś pytać Jezusa. Nie ma nigdzie. I choć nie ma też, że Maryja pytała się Jezusa, ale jest o Matce Bożej w tych trudnych momentach, jest napisane, że ona rozważała to w swoim sercu, napełniona Duchem Świętym. Rozważała. Moi drodzy, jeszcze wrócę do początku, króciutko. Pan Jezus rozpoczyna dzisiaj Ewangelię. Słuchajcie bardzo uważnie, co powiem. I mówi, Syn Człowieczy wkrótce będzie wydany w ręce ludzi. I potem to, co powiedzieliśmy, że oni tego nie rozumieli, zostało to przed nimi zakryte, i bali się go pytać. Ale ten początek. Słuchajcie bardzo uważnie, co powiem.
Jezus chce dzisiaj wszystkim powiedzieć, słuchajcie bardzo uważnie tego, co powiem. I mówi o sobie, że jest wydany w ręce ludzi. Ja oczywiście nie po to, żeby go ludzie obwołali królem i traktowali jak króla, w tym tutaj, w tej wypowiedzi Pan Jezus miał to na myśli, ale to było raczej wydanie, to było takie, no właśnie, zdradzenie, zniszczenie Jezusa. Ale Jezus był tego świadomy i po to przyszedł na ziemię. Nie przyszedł po to, żeby zostać przez ludzi obwołany królem, czy żeby szukać jakiegoś łatwego życia, godności, tylko przyszedł po to, żeby wypełnić wolę swojego Ojca, by świat zbawić ludzi. Po to przyszedł. A w jaki sposób? No to opowiadał o tym. Zostanę wydany. I mówi nam bardzo uważnie tego, słuchajcie. Nie chciejmy pominąć tych słów, że chrześcijaństwo to jest taka łatwa, prościutka droga, że wystarczy tylko zaklaskać, zagrać, dwa razy podskoczyć, tupnąć i uśmiechamy się i do przodu, wszystko będzie dobrze. To nie jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo jest drogą krzyżową, prowadzącą na szczyt, na ukrzyżowanie i zmartwychwstanie. Bo taka była droga mistrza. Taka była też droga matki mistrza, Maryi, że szła wiernie, pomimo bólu, tak mamy nawet o 7 boleściach, mieczach boleści, którymi Maryi serce zostało przebite. To były potężne cierpienie, ale po to, żeby z martwych wstało wszystko, to znaczy, by zło zostało pokonane. Więc kochani, zechciejmy tego też, jakby to tak przyjąć. Słuchajmy bardzo uważnie tego, co Jezus mówi. A mówi niełatwe rzeczy, nieproste. A skoro mówi, to potem te rzeczy się zaczynają dziać. Też pośród nas, w naszej ojczyźnie, nawet teraz, doświadczając powodzi, czy jakichś konfliktów, czy jakiegoś zła innego. Słuchajmy bardzo uważnie. Skoro Syn Człowieczy został wydany w złu, to my też będziemy doświadczać zła. Ale On zmartwychwstaje. I nie bójmy się pytać Pana Jezusa, kiedy się to skończy, kiedy nastanie zmartwychwstanie. Tego się nie bójmy pytać, ale zawsze Mu ufajmy. Jeśli milczy, to znaczy, że ta milcząca odpowiedź jest najlepszą odpowiedzią. Nie potrzebujemy takiej werbalnej na dzisiaj, jeśli Bóg milczy, bo my Mu ufamy, że jeśli nam odpowie, to dobrze. Jeśli milczy, też dobrze. Niech Maryja pomoże nam rozumieć te trudne sprawy i rozważać je w sercu, tak jak Matka Boża. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Moi kochani, bardzo wam dziękuję za to dzisiaj. Życzę wam dobrego, błogosławionego dnia i do zobaczenia jutro, jeśli Bóg da, z Panem Bogiem.